serca. No to Polacy zawsze pomogą w takiej sytuacji? Oczywiście. Oczywiście. Jak trzeba, to się potrafią zjednoczyć. Jest sytuacja z powodzią, jak pani to wszystko widzi? Załamana pani jest tą sytuacją w Kłodzku i tak dalej. Pana, okropnie, oglądałam wczoraj. Dało się zrobić przed tą tragedią? Co powinni teraz zrobić politycy? Co powinni zrobić? Działać. Działać, działać. Działać, działać, żeby... Ale po 97 nikt tu nie działał, zobacz. No, nie, no, kto nie. To zawinił? Trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, coś nie coś pamiętam, ale... Jak pani myśli, będzie dalej to trwało, czy już się zakończy już? Myślę, że się to będzie złagodzi, no złagodzi, przecież tak. Jest tyle służb, no to po prostu oni działają. Ludzie spontanicznie robią to z serca. No czy Polacy zawsze pomogą w takiej sytuacji? Oczywiście, oczywiście. Jak trzeba, to się potrafią zjednoczyć. Oczywiście. Ja mam jeszcze pytanie poza tą powodzią, czy pani się dobrze żyje na emeryturze, czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Czy co? Tak, czy wystarczy na wszystko? Czy jest dobrobyt, czy bieda? Nie zawsze, nie zawsze. Jak to pani wygląda? Drożyzna. Drożyzna. Staniało coś ostatnio? Niedzielnie, jak pani na przykład idzie do sklepu? Czy powinny być niedziele handlowe? Czy powinniśmy robić zakupy w niedzielę? Supermarkety, wszystko? To jest czas na sobotę, piątek, zakupy zrobienia. Dawniej tak było, za młodych naszych. Ale powiedzmy, że ktoś pracuje od poniedziałku do soboty. Kiedy ma robić zakupy? Do 17 pracuje. Na tygodniu. No, 5 dni w tygodniu. Ale jest ktoś jeszcze w rodzinie. To mógłby zakupy zrobić. No tak, to też jest prawda. A sklepy do której są czynne? Są rodzice. Do sklepy. Sklepy to powinny być do godziny 17. Na tygodniu mówię. Do 17 i 18. Nie, ale teraz są przecież supermarkety do której czynne, na przykład teraz. Do 21 są. 21. Można zrobić zakupy, tak? Można zrobić, tak. Śmielutko. Czy powinni odpocząć ludzie trochę? No dokładnie, tak. No powiedzmy, że ma matka jest, ma dzieci i tak dalej, rodziny. A nie, urzędy powinny być czynne w sobotę na przykład? Jak wszyscy pracują na przykład w sobotę, to... No, raczej powinny by jakieś być urzędy czynne. Powinno to być. A w niedzielę? Kulturalne rzeczy? Kina, teatr, jakieś sportowe rzeczy? No, powiedzmy. To tak. To jest, czyli to nie mieszamy tego? To tak, to nie mieszamy tego. Jak pan teraz po tych podwyżkach prądu, zbliżają się podwyżki prądu, jak pan sobie da radę? No, martwi się pan tym, czy nie bardzo? Raczej nie. Czy nie? Ludzie, pan to jest tak? Ludzie mnie kupują teraz, nie wydają na targu, jak pan myśli? No, bardzo, bardzo słabo to schodzi, bo ludzie ci... Jeśli dostaną więcej, większe zarobki, proszę bardzo. A rodzinki mają powiedzieć, dziećmi powinniśmy robić zakupy i sprzedawać w niedzielę, takie pytanie. Jak on proszę pani pana, proszę pana, mnie to jest wszystko jedno, czy to będą handlowe, czy no, bo... nie. Ja nie chodzę. Pani nie chodzi. A nie. Dobra, a co mają młodzi zrobić? Jeśli... Mają pracować, czy zająć się rodziną? Czy mają więcej zarabiać w tą niedzielę, jak pani to widzi? Jeśli dostaną więcej, większe zarobki, proszę bardzo. A rodzinki mają powiedzieć, dziećmi powiedzmy, no... No może są babcie, no. Także kto chce, to pójdzie. Kto nie urzędy chce, to... powinny być czynne w sobotę, niedzielę? No co na piątku. No. Jak pani to widzi? Zawsze nie pracują. Co którąś tam sobotę powinno być czynne, niedzielę już nie. Tylko w sobotę? Tak. A kina, teatr w niedzielę powinny być czynne, tak, jakieś takie kulturalne? Tak, każdy sobie niech chodzi. Tak. Chce, to chodzi. Ile w kopertę na komunie, bo tu dają po 5 tysięcy? Tak. Źle. Jak to wygląda? Jest 2003.